Moja przygoda z bieganiem zaczęła się tak naprawdę półtora roku temu, ponad półtora roku temu, kiedy pierwszy raz zdecydowałam się, a można powiedzieć, nawet założyłam się ze znajomymi z pracy, o to, kto da radę przebiec półmaraton, to był półmaraton, półmaraton Katowice. Zadane pytanie, dlaczego maraton? Przede wszystkim po to, żeby się z czymś zmierzyć. Od prawie roku ćwiczę w naszej siłowni X-Fit dwa razy w tygodniu i to są takie zajęcia, które przede wszystkim przełamują człowieka fizycznie, ale również psychicznie. Całe zajęcia trwają godzinę, ale taki intensywny trening trwa od 15 do 20 minut i to jest naprawdę, naprawdę intensywny trening, który załatwia nam sprawę kondycyjną. Do tego trzeba tylko dołożyć długodystansowe bieganie i wydaje mi się, że to już jest recepta na sukces w maratonie. Ja zaczynałam dokładnie na tej bieżni. Na tamtej bieżni zaczynałam półtora, dwa lata temu, przy czym wcześniej nie lubiłam biegać. Pierwszy trening, który zrobiłam na tej bieżni, trwał 20 minut, przebiegłam, nie wiem ile kilometrów, może ze 2 kilometry, no ale potem coraz większe dystanse i coraz dłużej i można naprawdę się w to wkręcić przede wszystkim, można się wkręcić w bieganie i, no i potem dojść do maratonu. To naprawdę nie jest strasznie skomplikowane. Najlepsza motywacja, ja mam troszeczkę matematyczny umysł, w związku z tym bardzo lubię przeliczać różnego rodzaju kilometry, minuty i tak naprawdę motywacją jest czas. To ja lubię mierzyć sobie zegarek, który kilometr, wiedzieć w jakim jestem momencie, czy jestem za szybko, czy biegnę za szybko, czy biegnę za wolno, co muszę zmienić. Jak już raz przebiegniesz sobie rano, o tej 6 rano, to nie będzie Ci potrzebna żadna inna motywacja poza tym uczuciem, które masz po tym biegu. Okej, wrażenia po maratonie niezapomniane. Przeżycie niesamowite, finisz, przede wszystkim finisz na stadionie, niesamowite wrażenie. No i tłum kibiców czekający i tłum przede wszystkim i rodziny, i, no i mąż, i siostra, i rodzice, jedni, drudzy. Także no niesamowite wrażenie, jeszcze po drodze znajomi z transparentami. No i jestem super zadowolony. Nie wiem, czy zrobię to jeszcze raz, ale no zrobiłem to. Bardzo super wrażenie, nie da się tego opisać, naprawdę. Obcy ludzie kibicują, naprawdę bardzo fajnie. Generalnie rzecz biorąc bardzo, bardzo pozytywnie. No i myślę, że najfajniejsze to, że nie miałam żadnych negatywnych odczuć, czyli nie odczułam efektu ściany między tym 30 a 40 kilometrem. Biegłem bardzo szybko ostatni kilometr, tam 13 ponad na godzinę, bo to już jest ta energia, już ludzie wywatują, już jest koniec, już wydaje się, że za tym zakrętem jest koniec, jeszcze nie. Za tym jest koniec, jeszcze nie. Za następnym jest koniec. No i więc biegnie się dosyć intensywnie, nawet ponad możliwości swojego organizmu i dopiero jak się człowiek zatrzyma, to czuje, że troszkę przesadził.